Zdarzyło ci się być w toalecie i po wszystkim zorientować się, że nie ma papieru? To jest przygoda. W domu sobie możesz kogoś zawołać, niech przyniesie. W Chinach w ekskluzywnych lokalach są specjalne dzwoneczki, to znaczy takie przyciski, albo telefony wzywające obsługę w razie problemów w toalecie. A w Tajlandii? W Tajlandii są dzbanki z wodą. Instrukcja obsługi w pierwszym odcinku tej serii. Jest godzina 19:19. Czas na wpadkę z podróży. Siemka, ta siemka. Jakkolwiek gównianie nie zapowiadałby się ten odcinek, dajcie mi szansę i zostańcie do końca, bo będzie rozrywkowo. Następnego dnia, czyli czwartego dnia w Tajlandii, przepowiednia doktora się spełniła, czyli opuchlizna z oka zeszła i mogłem ją otworzyć, co niezwłocznie zrobiłam i poszłam na miasto. Chodziłam bez celu, jak zwykle kierując się tylko intuicją albo ciekawością. Oglądając, zaglądając, wąchając, dotykając i odwzajemniając uśmiechy na ulicy. Mówi się, że Tajlandia to kraj uśmiechu. Niewiele mogłam pogadać, bo ani ja w tamtych czasach, ani Tajowie tym bardziej, nie mówiliśmy dobrze po angielsku. Ale chodzenie i gapienie zupełnie mnie zadowalało. Bangkok jest olbrzymi. I tak różnorodny, egzotyczny, ale mnie zawsze ciągnie do brzydoty. Powinnam pozdrowić moich ex w tym momencie. Podróże poniżej pasa to historie, jakich nie opowiedzą ci znajomi. Rozglądając się za brzydotą, szybko trafiłam do dzielnicy slumsów. Takich slumsów znanych tylko z telewizji dotychczas. I nieświadoma zagrożenia, albo ignorując potencjalne zagrożenia, jakich kiedykolwiek słyszałam, postanowiłam się przejść po tej dzielnicy. Ot tak, przejść i popatrzeć. Schowałam telefon i błądziłam sobie. Już po kilkunastu minutach kompletnie zgubiłam się pomiędzy tymi dymiącymi i śmierdzącymi barakami i serio zaczęłam wpadać w panikę. Wydawało mi się, że wchodzę coraz głębiej w ten nieznany mi dotąd świat. Przejścia były coraz węższe i już dawno straciłam orientację, skąd przyszłam. Dodatkowo na ziemi i na ścianach było mnóstwo przedmiotów, które prawdopodobnie były jakimiś prostymi narzędziami codziennego użytku tych ludzi, ale przy moim poziomie adrenaliny i wyobraźni w tym momencie te przedmioty zaczęły wzbudzać we mnie strach. Aż nawet nie chcę opowiadać, co sobie wyobrażałam, że robią przy ich użyciu. I ludzie. Ludzie niby byli tylko brudni, umorusani, ale na mój widok nie uśmiechali się jak ci z chodników z centrum miasta. Ci tutaj na mój widok reagowali całym wachlarzem oczywistych i prawdziwych emocji. Po co ty tu? Czego chcesz? Sama tu wlazłaś? Wynocha. Co się gapisz? Musieli otwierać ust. Wszystko dało się wyczytać z ich oczu. Żadnych uśmiechów. A ja coraz bardziej się upociłam i chciałam się płakać. Wyć. Wiać. Tylko gdzie mam iść? Zaczęłam się denerwować i naprawdę żałować głupoty. Ludzie zerkali na mnie z coraz większym zdziwieniem, podnosząc wzrok znad swoich kowadeł czy innych miejsc pracy recyklingowej, bo były tam tony
złomu. A ja czułam się jak w horrorze na jakimś wysypisku. Stukot, dym, smród, twarze w sadzy i ja. Biała, chuda, w turkusowej minisukience. W dodatku czułam, że ktoś za mną idzie. Ale za każdym razem, jak się oglądałam, to nikogo nie było. Więc rozumiałam, że wszyscy muszą mnie obserwować. Przyspieszyłam, rozglądałam się za czymś do obrony. Patrzyłam na prawo, na lewo, co mogłabym złapać, gdy mi tu ktoś wyskoczy. I w końcu w oddali ujrzałam most. Ruszyłam do niego truchtomarszem. Już tym razem bez odwracania się. I ten most był dość wysoki, może 8-metrowy. Wbiegłam po jego żelaznych stopniach, które do złudzenia przypominały takie stare wycieraczki od dziadków, żeby można było błoto złotów ocierać. No i z góry tego mostu, cóż za ulga, mogłam z niego wypatrzeć główną ulicę. W końcu widziałam, gdzie się przemykają samochody, tuktuki i przechodnie. I miałam wyznaczony swój azymut, ale już nie miałam ochoty wchodzić sama w te baraki. Więc stałam na tym moście i czekałam i prosiłam, żeby przyszła jakaś rodzina. I w końcu tak się stało. Weszła matka z trójką dzieci i ja bez pytania ich o zgodę zaczęłam sobie iść razem z nimi, obok nich, za nimi. I oni mimowolnie odprowadzili mnie na skraj tego barakowiska i dopiero tam odetchnęłam. Serio, nie polecam. Nie polecam być aż tak ciekawskim i dziękuję, że uszłam z życiem z tej przechadzki. I dalej, kiedy emocje powolutku opadały, zapragnęłam zrelaksować się przy czymś chłodnym i bąbelkowym. Odpaliłam telefon i umówiłam się na piwo przez couchsurfing z jednym Anglikiem, który akurat był dostępny kilkaset metrów ode mnie. Bo tak, couchsurfing, aplikacja couchsurfing ma takie opcje, że możemy ustawić status live, na przykład chcę wyjść na obiad. I widzimy, kto jest dostępny w naszej okolicy i można organizować prywatne spotkania, na przykład można komuś odpisać na taki status, albo można też organizować grupowe meetingi. Więcej o couchsurfing w 23 odcinku podcastu Podróże poniżej pasa. I oczywiście na Instagramie Podróże poniżej pasa. Zapraszam. A jeszcze jeden ważny trik podróżniczy. Przypominam, że kartę SIM z internetem kupiłam od razu na lotnisku i tam też poprosiłam o jej aktywację. To jest bardzo, 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 bardzo ważne, bo często bez lokalnego dokumentu nie możemy później aktywować tej karty, więc ona jest dla nas bezużyteczna. Dlatego należy zadbać o to od razu. No i co? Spotkanie z tym Anglikiem się nie kleiło, choć miejsce, w którym się umówiliśmy, było prześliczne. To był ogród z poukrywanymi w winoroślach i zaroślach, malutkimi, okrągłymi stoliczkami. Miał cały ten ogród przykryty był liściowym dachem. Było tam mnóstwo ptaków, oczka z rybami, fontanny, no taki rajski zakątek. Ale my nie nadawaliśmy na takich samych falach. Nadawaliśmy na kompletnie innych falach. Mieliśmy zupełnie inne zainteresowania i stosunek do świata. Zero chemii. Zero chemii między nami. Więc zjedliśmy ten ryż i smażony ryż z warzywami. Wypiliśmy po piwie i już chciałam wychodzić, gdy poczułam skręt kiszek i musiałam biec do toalety. I uwaga, dalej hardcore, true story, prawdziwe historie i trzymajcie się ramy. Bo przeżyłam tam intensywne rewolucje od tajskiego żarcia, ale to był tylko trailer zbliżającego się apogeum, bo okazało się, że tam nie ma papieru. Jak wszędzie w Tajlandii nie ma papieru. Tylko, że ja
Jestem w Tajlandii dopiero od 4 dni i jeszcze się do tego nie przyzwyczaiłam. Mało tego. Nie było też wody. Ani w spłuczce, ani w umywalce, ani w tym specjalnym dzbanku, którego zastosowanie już znałam i wy też już znacie. Wtedy dopiero się źle poczułam. Ale nie chciałam, żeby ktoś mnie tam zastał pukając w takim stanie, więc szybko uciekłam. Na całe szczęście, gdy tylko otworzyłam drzwi od toalety, to obok było oczko wodne tuż za drzwiami. Wyobrażacie sobie tę scenę? Tu te rybki sobie o mnie myślały? Niezła kupa, co? Wniosek. Motto z historii. W Azji zawsze miej przy sobie swój papier toaletowy. Okej. Jutro wyjeżdżamy z Bangkoku, ale jeszcze zostajemy w Tajlandii. Najlepsze historie dopiero przed nami. Kopunkao, czyli dziękuję. Dziękuję.